Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, a razem ze mną Marcin Najman. Witam Was serdecznie. Marcin, no co, spotkaliśmy się skomentować najgłośniejsze wydarzenie ostatnich dni, walkę pana Jacka Murańskiego, który miał być też Twoim przeciwnikiem. No i co? Oddaję Ci głos. Chciałbym, żebyś skomentował jego umiejętności, które pokazał w klatce rzymskiej. Walkę to może troszkę za duże słowo. No, komentujemy w tym momencie ciężki jaki zebrał w tej klatce. Murański nie umie nic. Nie umie nic. I przypomnijcie sobie kilka moich wypowiedzi sprzed tej walki, sprzed tej potyczki. Jeżeli nie będziecie patrzeć przez pryzmat jakiejś tam naleciałości, tylko weźmiecie te moje słowa z czystą głową, to przysłuchajcie się im. Mówiłem, że ten człowiek stworzył wielkie show, wielką otoczkę, zarobił w cholerę pieniędzy za tą walkę, nie pokazując nic i mówiłem wam, on nic nie umie. I w klatce się to potwierdziło. Nie zrobił ani jednej obrony, ani jednego odejścia na nogach, nie przepuścił ani jednego ciosu. Wszystkie ciosy, które Arek zadał, wszystkie weszły do tej pustej głowy i no, on po tej walce wyglądał jak ofiara ciężkiego rozboju. No rzadko zawodnicy są aż tak, mają ten łeb obity. No ja pamiętam, że tak obity łeb to miał Saleta po walce ze mną. Też identycznie taki rozkwaszony. Więc to się nie zdarza tak często. Tu nie ma co komentować. Farmazon, jeszcze raz Farmazon. Słuchaj, no między wami było grubo. Wszyscy już znamy tą legendarną konfrontację na MMA.pl. Arku Hnida, pozdrawiamy cię serdecznie. Ale przejdźmy od początku. Pan Jacek zrobił wokół siebie potężną otoczkę. Wszyscy myśleli, że naprawdę to może się skończyć różnie. Wszyscy pamiętamy te łokcie, ten trening. Spodziewałeś się, że być może pokaże trochę więcej? Ale nie wystraszyłem się, twardziutko. To jest to, czym was kupił, no bo to niektórych was dziennikarzy kupował tym, nie? Robił te myczki, te przyruchy. Jak ja zobaczyłem tą walkę, to nie była walka jeszcze, to za duże słowo. Jak zobaczyłem trening medialny, no to przecież nagrałem zaraz... Widziałem. Materiał, który to opisywał, no. Z jednej strony jest to... wesołe, no bo naprawdę ciężko takiego barana znaleźć i żeby no takie jaja były z tym wszystkim związane. Z drugiej strony jest to smutne, że no tak wielu ludzi jednak nabrał. Inna sprawa jest taka, że wydaje mi się, że najbardziej rozsądni zostali ci najmłodsi kibice. Widziałem tych, co zadawali mu tam pytania na tej konferencji. Na ważeniu. Tak, jak on tam chciał tam tymi cytatami z Wabanku, Kwint, to tam biłem się raz uciekłem, raz dostałem w pierdol, a ten chłopaczek, no i jutro dostaniesz trzeci raz. No i ci najmłodsi zachowali, widzę, taką najchłodniejszą głowę, no i nie nabrali się na te kity. A który z tych panczy ci się najbardziej podobał na ważeniu? Wiesz co, ja nie oglądałem tego całego, ja oglądałem tylko urywki na YouTubie. Najbardziej to mi się podobały puncze Arka, jak dochodziły. No to były najfajniejsze puncze, no. W łeb, aż tam dudniło, no. Marcin, a ugryzienie? No było to ugryzienie. Jak to w ogóle skomentujesz? Nerwy, emocje puściły? Jak to? Ja jednemu dziennikarzowi wysłałem wiadomość dzień wcześniej, jak pytał mnie o to, jak myślę. Arkowi. Tak. Bo on to wstawił do siebie. Napisałem, Arek, zrób sobie screena i przekonasz się, że jestem jasnowidzem, będzie dyskwalifikacja. Oczywiście tam zakładałem uderzenie z głowy, uderzenie kopy w krocze, zakładałem palec w oko. Nie wymieniłem tam ugryzienia, no ale to jest jedno z tych zagrań. I zaraz wiem, że tutaj wielu z was powie, o ty w boksie kopałeś i obalałeś. No ale to są techniki, sportu walki, no wzięte z MMA, a technika kop w krocze czy ugryzienie to nie technika jest. Technika z Krav Magi. Tak? Gryzienie? Poważnie? Kop w jaja mówię. A gryzienie? A nie wiem tego, bo ja Krav Magi za bardzo... No, no ale przecież on tym bardziej. Przecież ty masz więcej kurwa wiedzy o Krav Madze niż on. Co on może wiedzieć? Wie, że jest kurwa, to tylko tyle, no daj spokój. Już nie dajcie się znowu sobie głowy wyprać. Marcin, no ale już tak podsumowując, co ty czułeś, kiedy zobaczyłeś jego walkę? Zażenowanie. Zażenowanie, że
gość nie potrafi obronić ani jednego ciosu. Ani jednego ciosu nie potrafi wyłapać na gardę. Nic, nie potrafił nic. I ktoś teraz powie mi, o, tyle ustał. Ale co ustał? No co ustał? Przecież tam, nie, tam no pomimo tego, że Arek go bombardował cały czas, no to tam widocznie nie wszedł żaden cios czysto na brodę albo na skroń. Jerzy Kulej zawsze powtarzał, nie ma odpornych, są tylko źle trafieni. Jakby dostał na brodę, byłoby po walce. I ja teraz też może kilku z was uważać, że sobie tak dywaguję, żeby nakręcić koniunkturę. Nie, nie nakręcam żadnej koniunktury. Walka moja z Murańskim nie potrwałaby dłużej niż minutę. Ten człowiek byłby znokautowany. Człowiek to tak, no, już tak na wyrost troszkę powiedziałem, ale bo to jest bydle zwykłe. Bydle, które się przypierdala do cudzych rodzin, to jest bydle. On nie ustałby minuty. Jestem dużo cięższy i... Ile ważysz teraz? 115. I on nie ma możliwości przetrwać minut. Marcin, ja widziałem, że w Elite Fighters już wasze walki oficjalnie chyba nie będzie. Elite zabrało tam głos. Możesz to potwierdzić? Ale ja już to powiedziałem od razu po... Ale być może coś się wydarzyło teraz. Nic się nie wydarzyło. Ja mówiłem już po mojej walce, że ze względu na wady prawne kontraktu nie mógł być on zrealizowany i mówiłem wam, że takiej walki na Elite Fighters nie będzie i to potwierdzam. A co do ich stanowiska, nie będę komentował tego, bo tym zajmuje się mój prawnik, który zresztą siedzi obok, bo mamy też zupełnie inne sprawy, aczkolwiek tam też. I ja nie będę na tym polu prawnym zabierał głosu, bo to nie moja rola w tym. Dobra, natomiast to, że, no, że musieli jakoś no, z tego wybrnąć, coś powiedzieć, no to no, chyba normalne. Ja nie mam jakiejś złości żadnej, no nie mam, no tyle no. Ale podobno wy macie walczyć ze sobą. Podobno tak. I właśnie stąd moje pytanie. Byłbyś chętny dogadać się z organizacją Fame MMA, żeby tam stoczyć ten pojedynek z panem Jackiem Murańskim? Z tego co wiem, ten pojedynek się nie odbędzie tam, tylko gdzieś indziej. Aha, to zostaje nam w sumie jeszcze jedna organizacja, High League, być może? Nie mogę tego ani absolutnie potwierdzić. Nie mogę nic na ten temat powiedzieć, ponieważ to nie ja jestem organizatorem tej ewentualnej potyczki, bo on u nas w MMA VIP nie zawalczy. No, to znaczy zawalczy, jeżeli dam mu rewanż. Za pół bańki u ciebie może, no nie? Plus złotówka. No ty chyba zwariowałeś. No tak mówił. 30 tysięcy złotych nie dostanie na stanie, ale... na przygotowania, kurwa, za rewę. Ja mu dam, kurwa, po milion. No tak mówił. Powaliło, kurwa. Dostanie 30 tysięcy za przygotowania i rewanż będzie mógł stoczyć tylko na MMA VIP. Czyli wasza walka się odbędzie. Jeszcze dalej ciągnę te pytanie. Ty byłbyś w stanie czy na ten, czy na inny pojedynek dogadać się z Fame'em? No ale mi się wydaje, że nasze drogi się już rozeszły jakiś czas temu. Nigdy nie mów nigdy. No tak, ale powtarzam wam, że ta walka ma się odbyć gdzie indziej. W przyszłym roku? W pierwszej połowie, w drugiej? Jak to wygląda? Raczej w pierwszej. W pierwszej połowie. Po tym, co pokazał pan Jacek, co ty czujesz przed tym pojedynkiem? No bo wcześniej nie wiedziałeś w sumie nic o jego umiejętnościach. Teraz przynajmniej wiesz, jak on wygląda w walce, jak trzyma, nie wiem. Nie, ale ja to nie, no to, że on nic nie umie, to przecież ja wam mówiłem od razu. Natomiast jest troszeczkę inny aspekt tutaj przeze mnie brany pod uwagę. Ja na początku za te wjazdy na rodzinę chciałem ukarać go tak, że w ogóle tej walki nie robić. No. I po prostu go ukarać finansowo. Najlepiej jak tam było, że jak on mi tam gdzieś próbował nie wiem, dogryzać, nie wiem, gdy ja mówiłem, że reprezentująca mnie agencja odstąpiła od umowy, to on mi tłumaczył, że to tak, że kontrakt na żonę, ja mówiłem, że na żonę to ty masz kontrakt. I on nie. No i co się okazało? Że z tym Elit też miał kontrakt na żonę, więc to już tak abstrahując od wszystkiego. Uważałem, że najlepszą karą będzie nie dawać mu zarobić. No ale na Fejmie zarobił i to bardzo dużo, więc to już nie jest zbyt dotkliwa dla niego w tym momencie kara, więc na ten moment uważam, że najlepszą karą będzie mu po prostu najzwyczajniej w świecie spuścić ciężki wpierdol i tyle, no.
w jakiej to byś chciał się z nim bić formule? Bo moim zdaniem, pan Jacek, wiemy, że tam no, miał te problemy ze zdrowiem. Jednak jak on byłby zdrowy, wy macie między sobą dużą nienawiść, nie bałbyś się, że mogą tam pojawić się jakieś no, niedozwolone techniki? Nie zdąży. Jakim zdrowiem? O czym ty mówisz? Hemoroidy miał? Mówił, że miał zerwany biceps w chyba lewym... Wszystkie ręce wymienił. Wymienił więcej rąk niż miał. Nie wspomniał tylko o ranach postrzałowych, które też z pewnością miał. Tylko tak wiesz, no tak nie chciał szerszej publiczności o tym mówić. Jestem przekonany, że tam jeszcze było parę ran postrzałowych. Wymienił wszystko, co się kurwa dało. Na koniec jak stał w tej klatce, zaczął te wszystkie, to no bajer jak nie wiem. Bajer jak nie wiem. No ale czy nie boisz się tych fauli? No bo może być różnie. Kontuzje się zdarzają, oczywiście się zdarzają. Natomiast no, nikt mi nie wmówi, że krwiak, który jest na łokciu, to jest bardzo poważna kontuzja. Poza tym ja doskonale wiem, że on ten łokieć zbił sobie sam, tylko po to, żeby mieć tą wymówkę. On zaczął o tym łokciu mówić dopiero wtedy, gdy już wiedział, że będzie walczył. Chodził w tym kurwa umorusanym, ubrudzonym, popapranym kurwa tym ściągaczu. Cały czas go ściągał i pokazywał, ściągał i pokazywał, ściągał i pokazywał. No pytał go ten grubasek z Fame MMA, ten Bąbel, pytał go, czy się nie będzie tłumaczył. Czemu nie lubisz Boxdela? Dlaczego nie lubię? No. Nie lubię? No tak powiedziałeś o nim brzydko, grubasek. No dobra, chudziaszek, no kurwa, szuplaczek. Nie no, muszę, wiesz. Absolutny fit. Nie, to śmieję się. Przecież sam nie należy do najszczuplejszych. No, dokładnie. Oczywiście no nie jestem aż takim grubaskiem, ale też nie jestem najszczuplejszy. Mało brakuje chyba już tak ten pod względem wagi. Nie przesadzę. Pod względem może wagi, ale, tak. Ale nie pod względem wyglądu, nie przesadzę. Chociaż z drugiej strony nie ma się co oszukiwać, muszę się za siebie wziąć. Już się wziąłem. Już się wziąłem i już jest dużo lepiej, muszę wam powiedzieć. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale już się za siebie wziąłem. Patrzcie, kurwa, co tu się dzieje. Kawał byka, reszta konia. Marcin, dzięki wielkie za tą rozmowę, za podsumowanie walki pana Jacka Murińskiego. No i co, czekamy na to ogłoszenie, bo myślę, że wasza walka to w ogóle rozwali ten internet, konferencje z wami to... Ja nie wiem nawet jak to określić. Wiesz co, no zobaczymy jak się to wszystko potoczy. Na wiele pytań też odpowiadałem wam poprzez swojego YouTube'a, bo pytaliście się, czy ta klatka rzymska by mi odpowiadała, więc... O, właśnie też miałem spytać, no. To chcę wam powiedzieć jasno, że jeżeli organizatorzy zapewnią mnie, że zasklepią tą klatkę u góry i zostawię już tego bydlaka w tej klatce już po walce, no bo wiadomo, że ono w własnych siłach nie zejdzie, zamontują mu tam koryto i poidło, to jak najbardziej jestem w stanie się zgodzić, oczywiście... Po co im od góry zasklepiać? Żeby nie spierdolił, no bydlak jeden. Przecież bydlaki trzeba trzymać w takich klatkach, raz na dziennie na łąkę uwiązać i tyle, no to jeżeli takie warunki zostaną spełnione, jak najbardziej. Dobra, Marcin, czekam na to, czekam na wasz pojedynek, bo to będzie wydarzenie naprawdę grube. Trzymaj się. Cześć.